Okay, let's start. Coach Bertrand, what's your post-game opinion? It was an interesting game. It was a hard game, and for us it was kind of very up and down. So we tried to prepare for this game, but unfortunately for us, so your team played very good basketball tonight, and basically most of the games they controlled the game, and congratulations for these wins. They really deserve this win more than us tonight. Okay, so but we think we still have a long way to go in Eurocup, and we will try to fight back, and this is just beginning. Okay, again, congratulations for your team. Czy jest potrzebne tłumaczenie? Jeśli nie ma potrzeby, od razu oddajmy głos Jelenie. Po polskiej, tak? Better for us is English, but if you... Okay, you can say Polish, I can translate. I can speak Polish. The game, we, especially in the second half, we lose so many one-on-one situations. We let them score like 7-8 times in the last second of our defense. And then in offense, we sometimes took quick shots. We didn't know what to run in offense, like we were too excited, or I don't know, we didn't stick with the game plan, and we still, it's only beginning, we still have a place to improve, and I hope it's going to be better for us next game. Zaczynamy drugą część konferencji z udziałem przedstawicieli Śląza Wrocław. Od razu oddajemy głos trenerowi Arkadiuszowi Rusinowi, który będzie mówił po polsku, bo myśli po polsku. Jak ja myślę, to sam nie wiem, sam. Tam jak się pracuje, to często różne myśli są po łacinie w głowie. Okej, mieliśmy plan na ten mecz i na początku realizowaliśmy to bardzo dobrze. Przede wszystkim zatrzymaliśmy to, co jest najgroźniejszą bronią Gdyni, czyli kontrę, i zatrzymaliśmy Cooper. Później przy wysokim naszym prowadzeniu znowu wróciliśmy do tego, co jest problemem w tym sezonie, że nie kontynuujemy tej naszej gry, tych założeń, tylko każdy chce się przełamywać, każdy chce zaistnieć w ataku. Oddajemy nieprzygotowane rzuty i z tego Gdynia się pootwierało. Kolejna jakby sytuacja to był trzeci faul Szarni i moja decyzja, żeby grać bez niej do końca pierwszej połowy. Na pewno to nam posypało grę, ale to też nie może być tak, że w momencie, kiedy Szarni siada, że my nie mamy pomysłu i nie możemy ustawić gry, nie możemy zagrać naszych akcji i przełamujemy się na siłę, bo pewnie nie raz z taką sytuacją się zmierzymy, że będzie musiała wziąć na siebie odpowiedzialność czy Marisa, czy Zuza. Zuza na razie jest w słabszej dyspozycji, czekamy, żeby wróciła do dyspozycji, i to na pewno ona będzie pełniła rolę tej drugiej jedynki. Na razie z przymusu Marisa. Druga połowa, wróciliśmy do założeń, dobrze je realizowaliśmy. Pierwsze zwycięstwo po długiej przerwie Ślęzy w pucharach. Myślę, że ważne, a przede wszystkim ten styl, oprócz 5 minut, był już taki, jaki bym oczekiwał. Nagadałem się, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. W związku z tym, że wszyscy tutaj obecni są polskojęzycznymi dziennikarzami, nie ma potrzeby tłumaczenia. Ale jeśli Państwo potrzebują, Marisa przetłumaczy. Marisa, now it's your time, what's your post game opinion? Yeah. So we played really good the first quarter. And then the second quarter we, again, kind of becoming a trend that we need to break, but we had a lapse and they went on an 18-0 run. And this is something that, okay, they're a good team, but we can't have these lapses, because we get ahead and then we basically say, okay, catch back up, and we want to make it like a very tough game. We have to stop this, because this is going to hurt us eventually. Sometime somebody's going to make a run and we're not going to be able to catch back up. But tonight we proved that once again we can stick together and play as a team, and we came out in the second half and continued coach's game plan in the second half, and we came out with a win. And I think we really need to keep our focus in these times where the other team goes on their run, because teams will make a run, but we can't make it the whole second quarter.